Cieszynie, a za nami słynny, piękny, chociaż będzie piękniejszy, dworek. Okazuje się, że gmina w końcu ma na ten dworek pomysł. Tak, jesteśmy przy dworku w Wilczynie i przy parku, który w przyszłości będzie gościć tutaj seniorów z naszej gminy. Ten dworek jest pomyślany jako budynek na gminny dzienny dom seniora. Zobaczymy, jak będzie z frekwencją, ale dzisiaj mamy remont tego dworku, zadanie dwuletnie. 1 400 000 z 80% dofinansowaniem z RPO i ten dworek będzie remontowany etapami. Pierwszy etap zakłada wymianę centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznej, wymiana stolerki okiennej drzwiowej, docieplenie, wymiana podłóg. To wszystko jest zaplanowane w tym 1 400 000. Na górze są pokoje gościnne, które w części będą zaadaptowane dla obsługi tutaj tego domu seniora. Zadanie to będzie prowadzić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, żeby prowadzić tutaj zajęcia, a pozostałe pomieszczenia będą przygotowane na przyjęcie gości całodobowo, bo dzisiaj mówimy tylko o dziennym domu seniora. W przyszłości marzy nam się prowadzenie domu seniora całodobowo. To oczywiście jest melodia przyszłości, bo teraz rozmawiamy o dwuletnim etapie modernizacji tego obiektu. Zresztą to, co widać, już jest ten remont zaawansowany. Dobrze, że mamy inspektorów nadzoru, to unikniemy tego konfliktu z konserwatorem zabytków, ponieważ ten obiekt podlega pod konserwatora zabytków. Wszystko to, co jest modernizowane, to wszystko musi być zgoda konserwatora. Każda jedna czynność. Temat w tej chwili, który jest uzgadniany, to jest zmiana wejścia na piętro. W tej chwili to są takie mocno strome schody, no, ale mówimy tu o seniorach. Po tych mocnych schodach stromych nikt nie pójdzie. Dlatego też rozmawiamy i to w tej chwili rozmawiamy o zmianie koncepcji przybudowy tych schodów na windę. Chcemy tu wprowadzić windę, ale to jest obiekt zabytkowy. Nie jest tak łatwo. Musimy tutaj znaleźć takie rozwiązanie, żeby wszystkich zadowolić. Chcę dodatkowo powiedzieć, że w ciągu dnia będziemy tutaj gościć seniorów z naszej gminy. Oczywiście, że będzie trzeba ich dowozić, bo sami nie trafią, bo nasza gmina jest mocno rozległa. 60 km w każdą stronę od tego miejsca. Dlatego też w ciągu dnia seniorzy, a po południu chcemy tutaj udostępnić pomieszczenia dla mieszkańców. Jako taką świetlicę, żeby mogli przyjść, porozmawiać, rozwijać swoje pasje. Dokładnie, rozwijać swoje pasje. Nie ma tutaj żadnej świetlicy, a w tym dworku znajdą też mieszkańcy chwilę na wspólną integrację. O.
pana trochę z innej beczki podpytam. Restauracja u dziedzica. No to były historie. No ale... miłe wspomnienia przede wszystkim, tak? No tutaj kiedyś się spotykaliśmy tutaj. Powiem, takie było miejsce, gdzie w weekend zawsze można było tu przyjść, usiąść, spotkać się z kolegami, porozmawiać. To wspomnienia. Wspomnienia oczywiście, które pozostaną, ale chyba też liczymy mocno na przyszłość. No jak najbardziej. No, to co powiedział wójt, mamy tu pomysł po remoncie tego obiektu dzienny pobyt seniora tutaj zrobić. Ale oprócz tego ten budynek będzie służył mieszkańcom tutaj, okolicznym mieszkańcom, gdzie w tym miejscu być może i powstanie, może to będzie taka duża sala, gdzie będzie można zrobić zebranie tutaj, spotkać się, porozmawiać, czy nawet jakąś imprezę zrobić, tak? Bo nawet impreza, dosyć duża sala teraz wyjdzie po remoncie, po wyburzeniu baru, duża sala, gdzie będzie można nawet jakieś takie imprezy nawet zrobić większe. Rozumiem, że dworek dworkiem, ale również myślę, że o parku też pamiętacie, jakieś alejki? No jak najbardziej. Mamy zaplanowane w parku w tym roku. Czekamy tylko na realizację projektu. Plac zabaw dla dzieci. Będzie miejsce do siatkóweczki, będzie miejsce do grillowania, altaneczka, więc tutaj też będzie można spędzić w parku miło czas.